Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Rozegraj biznes w Chorzowie. Mamy aktualnie w ofercie około 40 propozycji sprzedanych gruntów. Nowe dowody, ślub w plenerze i dowolność imion. Rowerzyści z wizytą u prezydenta. IRA elektrycznie. Przyjechałam dzisiaj właśnie z Anglii specjalnie też na ten koncert. GKS Bełchatów, Ruch Chorzów. Zaspaliśmy praktycznie przy tej jednej sytuacji. Rywal bezlitośnie to wykorzystał. Władze miasta przedstawiły ofertę sprzedaży gruntów przedsiębiorcom i deweloperom. Inicjatywa pod hasłem Rozegraj biznes w Chorzowie to zaproszenie do realizacji projektów inwestycyjnych w mieście. Mamy aktualnie w ofercie około 40 propozycji sprzedanych gruntów i dzisiaj przedstawię najbardziej atrakcyjne, około kilkunastu najbardziej atrakcyjnych propozycji dla przedsiębiorców. Wśród lokalizacji, które można nabyć podczas przetargów, znalazły się tereny poprzemysłowe. Między innymi na ulicy 3 Maja, Katowickiej, Metalowców, Żeromskiego i Mieleńskiego. Te tereny inwestycyjne, które dzisiaj miasto posiada, przede wszystkim będą atrakcyjne właśnie po tych inwestycjach. A chcielibyśmy dzisiaj na tym spotkaniu już o nich poinformować, powiadomić wszystkich naszych lokalnych, na razie chorzowskich i bliskich nam, powiedzmy, tutaj przedsiębiorców, którzy już prowadzą jakieś biznesy w mieście i być może ich potencjał finansowy, koncepcyjny, przecież powiedzmy pomysły, będzie można wykorzystać do tego, aby właśnie te tereny, które dzisiaj sprzedajemy, oferujemy, właśnie były przez nich zakupione i właśnie na terenach inwestowane. Włodarze Chorzowa liczą na zwiększenie wpływów do budżetu. W minionym roku za sprzedaż gruntów do miejskiej kasy wpłynęło 6 milionów. Dzięki promocji ta kwota ma wzrosnąć do około 20 milionów złotych. Miasto chce za pozyskane pieniądze zrealizować własne inwestycje. Związane chociażby z modernizacją stanu ruchu, chociażby właśnie być może z obwodnicą miasta, ale też wiemy, że w tym roku rozpoczynamy nową perspektywę unijną, z której już dzisiaj mamy zagwarantowane dla naszego miasta około 100 milionów złotych. Musimy na część własną, czyli tą wkład własny tak zwany, niestety zapracować, więc musimy te środki wygenerować. Tak? Jest to co najmniej około 15-20 milionów złotych, więc takie środki nam są potrzebne, praktycznie niezbędne do tego, aby wszystkie projekty, które mamy wpisane, tak zwane projekty gwarantowane, pozakonkursowe, inwestycyjne projekty, je po prostu zrealizować. Chorzów ma wiele atutów, które z pewnością docenią inwestorzy. Miasto położone jest w sercu metropolii Silezja, która stanowi najbardziej zurbanizowaną aglomerację w kraju. Od 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nowy system informatyczny ma za zadanie ułatwić załatwianie codziennych urzędowych spraw. Spore zmiany dotyczyć będą zarówno wyrobienia, jak i samego wyglądu dowodu osobistego. Zmiany spore. Przede wszystkim, jeśli chodzi o mieszkańców, to zauważą na pewno zmiany dotyczące wyglądu samych dokumentów. To dalej będzie plastikowa karta, tyle tylko, że będzie już nosi dwa zdjęcia i nie będzie tutaj adresu zamieszkania na dowodzie osobistym. Inne zmiany to takie, że nawet jeśli ktoś zmienia adres zamieszkania, a ma jeszcze stary dowód osobisty, to tego dowodu wymieniać już nie musi, tak jak to było do tej pory. No, konsekwencja tego będzie taka, że na tym dowodzie będzie co najwyżej nieaktualny adres, ale obowiązku wymiany nie ma. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, w dowolnym miejscu w Polsce, tam gdzie nam jest po prostu wygodniej, i tam ten dowód też odebrać. Dzięki nowym przepisom łatwiej będzie także zorganizować ślub w plenerze. Należy jednak pamiętać, by wybrane miejsce gwarantowało powagę i doniosłość ceremonii oraz było dla wszystkich bezpieczne. Nowe zasady będzie określał regulamin wydany na podstawie zarządzenia prezydenta Chorzowa. Koszt uroczystości poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego wyniesie 1000 zł. Ostateczna decyzja o wydaniu zgody będzie należała do kierownika placówki. Kolejne zmiany dotyczą nadawania imion noworodkom. Tu będzie obowiązywała większa dowolność. Rodzice będą musieli pamiętać, by imię nie było ośmieszające i leżało w interesie dziecka. Więcej informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów i Urząd Stanu Cywilnego. W chorzowskim magistracie doszło do spotkania prezydenta z rowerzystami. Sympatycy jednośladów przedstawili władzom miasta swoje pomysły i koncepcje na poprawę warunków do jazdy na rowerach w mieście. Jest wiele pytań i właściwie nawet może i pomysłów ze strony rowerzystów, które chcielibyśmy, żeby pan prezydent miał okazję usłyszeć i być może w jakiś sposób się ustosunkować, a w przyszłości pewne pomysły wdrożyć w życie.
Myślimy tutaj o jakimś tam połączeniu centrum miasta z Parkiem Śląskim, ze Sztygarką, gdzie tak jak w kampanii było mówione, ma powstać skatepark. Liczymy na to, że no jednak ta polityka też i miejska, i infrastruktura przede wszystkim też rowerowa, czyli ścieżki, stojaki rowerowe, będzie się to wszystko rozwijało, także i będzie coraz bardziej dostępne dla ludzi i jazda coraz bardziej będzie bezpieczna po mieście, bo to też jest bardzo ważne. Prezydent poinformował również o pomyśle stworzenia wraz z innymi miastami tak zwanego roweru miejskiego. Polega to na tym, że są takie stacje wypożyczalnie, gdzie można odejść, wyjść z domu, wziąć rower, pojechać na dworzec, tam go zostawić, wsiąść do pociągu i jechać powiedzmy dalej, czyli poruszać się również na rowerze, wykorzystując go do tego codziennego użytku. W ogóle w tej chwili mamy taką strategię w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, żeby położyć nacisk na właśnie na komunikację publiczną, aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się nie tylko autobusami, tramwajami, ale również w połączeniu z pociągami właśnie i z rowerami. Większa interakcja z mieszkańcami i konsultacje społeczne to główne założenia, jakie mają zostać uwzględnione w działaniach miasta w ramach polityki rowerowej. Zapraszam na relację z koncertu Iry w Chorzowskim Centrum Kultury. Podczas koncertu fani kapeli wypełnili Chorzowskie Centrum Kultury do ostatniego miejsca. Zespół został założony prawie 30 lat temu. W tym czasie muzykom udało się zgromadzić 3 pokolenia fanów. Przyjechałam dzisiaj właśnie z Anglii specjalnie też na ten koncert. Jestem zachwycona, jestem tutaj z mamą. Jesteśmy po prostu pod wrażeniem ogromnym. Super, pod sceną było zarąbiście. Tak w skrócie. Tak w skrócie, właśnie. Oni są bardzo sympatycznymi ludźmi i po prostu właśnie. Tak skromni, po prostu zawsze chętnie się człowiek uśmiecha i ich koncerty napędzają następne i po prostu zawsze to się człowiek cieszy, jak może iść na koncert, kiedy są tylko blisko. Zgadzam się z córką. Dzieci naszych fanów już mają dzieci, tak się zdarza. Także też tam wtłaczają tą muzykę niemiłosiernie, w ogóle bezlitośnie, wiesz. Fani grupy docenili autentyczność artystów, zamieniając ich 3 płyty na złote oraz 1 na platynową. My dalej konsekwentnie robimy swoje. Gramy swoją muzykę tak, jak potrafimy najlepiej. Dobrze się przy tym bawimy i chcemy, żeby publiczność bawiła się razem z nami. Ostatnim dorobkiem w dyskografii zespołu jest płyta Ira Akustycznie, na której muzycy dają się poznać z łagodniejszej strony. Ruch Chorzów wygrał na wyjeździe z GKS-em Bełchatów. Większość meczu broniliśmy się i myślę, że dobrze, że udało się dowieść to 0 z tyłu, a z przodu coś wpadło po ładnej akcji i myślę, że z tego się trzeba cieszyć. Przegraliśmy kolejne spotkanie i nie jesteśmy zadowoleni. Myślę, że mieliśmy jakieś swoje sytuacje, żeby pokusić się chociaż, nie wiem, o strzelenie bramki. Dzisiaj to się nie udało. Ruch wykorzystał swoją sytuację i przegrywam mecz. Ja myślę, że trener dokonał Fornalik takich zmian, że chciał w końcówce mecz wygrać. Ja też dokonałem takich zmian, że nie chciałem grać na remis, tylko chciałem za wszelką cenę ten mecz wygrać. Po prostu no, mecz się tak ułożył, że po prostu no, Ruch miał tą sytuację i zdobył tą bramkę. Zaspaliśmy praktycznie przy tej jednej sytuacji. Rywal bezlitośnie to wykorzystał. A graliśmy u siebie trzeba. Trzeba zdobywać punkty, tym bardziej nas ta porażka będzie boleć. Troszeczkę horror w końcówce, ale znowu Puto nam ratuje skórę i no po to jest w tej bramce i cieszymy się z tych 3 punktów. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Polecamy spektakl komediowy Jak zostać seks guru w Chorzowskim Centrum Kultury. Zapraszamy na kolejną premierę Teatru Czarnego Tła do Miejskiego Domu Kultury Batory. Przypominamy, że 21 marca odbędzie się wiosenne Święto Wody. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!